Kazimierz Moczarski, patron nagrody, szuka w swoich rozmowach z Katem odpowiedzi na pytanie, jak nazistowski system uwiódł masy, jak ze zwykłych ludzi czynił przestępców, zbrodniarzy. Mną kierowały inne pytania. Chodziło mi o to, co się działo po 1945 roku. Jakie były uwarunkowania, przebieg, konsekwencje tego skomplikowanego i pełnego sprzeczności procesu zmagania się kolejnej generacji Niemców z przyszłością narodowo-socjalistyczną. Jak sobie radzili z winą i wstydem? Czy można godzić pamięć sprawcy i pamięć ofiary? Osobista historia III Rzeczpospolitej to właśnie książka bardzo osobista, bo byłem uczestnikiem wielu tych wydarzeń, a zarazem jestem historykiem i jest to książka, która jest jakimś połączeniem osobistego świadectwa ze spojrzeniem jednak już z dystansu, spojrzeniem historyka. Zaletą tej książki jest takie pokazanie pełnokrwistych bohaterów wydarzeń, wybitnych polskich polityków, którzy naprawdę na kartach polskiej historii pozostawili piękne świadectwo, pięknie się zapisali. Wśród nich w pierwszym rzędzie jest taki właściwie bohater tej książki, Tadeusz Mazowiecki. Książka Czaskoru jest opowieścią o tym, jak Jacek Kuroń i grupa z nim związanych osób podejmowały różne próby działań, które miały doprowadzić do zbudowania alternatywnych ośrodków inicjatyw społecznych. I to jest historia o tym, jak udana próba działań inteligenckiej grupy doprowadziła do sformułowania i programu, i pewnych metod działania, i sposobu wiązania organizacji społecznej, które okazały się niezwykle ważne i instruktywne dla przyszłego sierpnia roku 80 i powstania Solidarności.